Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. W tej części kursu chciałem powiedzieć kilka słów na temat czegoś takiego jak siatka. Jest to modyfikator, który odpowiada za deformację geometrii. Mam tutaj przygotowaną drugą scenę, na której nic nie ma. I teraz dodam sobie małpkę, przekręcę ją 10 stopni, żeby patrzyła nam prosto w nasze oczy i dodam subsurf na poziomie 2. Ten obiekt za chwilkę będziemy mogli zdeformować. Nie wiem, co na to Susan, ale nie pytałem jej i nie mam zamiaru. Teraz tak. Jedyny modyfikator, który mam dodany do małpki, to jest subsurf. Mogę nawet nacisnąć apply, aby geometria została utrwalona. I dodam teraz modyfikator o nazwie lattice. Lattice jest tym dla obiektów i dla modyfikacji brył, czym na przykład dla pojedynczych, prostych myszy jest krzywa. Znaczy, w tym sensie jest to podobna rzecz, że mogę na przykład generować deformację, ale w dwóch albo w trzech wymiarach. I teraz modyfikator już dodałem, natomiast potrzebny mi jeszcze jest obiekt. I ten obiekt jest specjalnym rodzajem obiektu, jakim jest właśnie siatka, lattice. Dodaję bezpośrednio z menu i to jest coś takiego jak taki zwykły, prosty sześcian. Ta siatka na razie jest bardzo rzadka, ma tylko dwa węzły w każdej osi. Natomiast aby było ich więcej, trzeba w ustawieniach siatki zwiększyć jej rozdzielczość. Mogę na przykład ustawić sobie 3 rozcięcia. I to już wystarcza, aby zdeformować małpkę. Teraz taką siatkę mogę rozciągnąć troszeczkę, aby obejmowała swoim zasięgiem cały mój mesh, który będę chciał modyfikować. I następnie w meshu, w modyfikatorach trzeba podać, jakim rodzajem obiektu będę tę małpkę chciał deformować. A więc wybiorę lattice. Wybieram lattice i nic się nie stało. Nic się nie stało dlatego, że siatka teraz jest w pozycji równowagowej, a więc w ogóle nie ma żadnej deformacji na siebie nałożonej. Jeżeli jednak wejdę do trybu edycji, od razu zauważę, że krawędzie tej siatki rysowane są na zielono, wierzchołki na czarno i mogę takie wierzchołki wziąć i zacząć przesuwać. Przesuwanie tych wierzchołków powoduje, że małpa natychmiast doznaje takiego uśrednionego działania pochodzącego od deformacji, którą dodałem do siatki. Siatka teraz jest spłaszczona z jednej strony i również wpływa na spłaszczenie małpy. To jest dokładnie tak, jakbym wsadził tą małpkę do pudełka i zgniótł pudełko. Przyjemną cechą tego modyfikatora jest to, że obiekt może wyjść poza obszar siatki i wtedy nie doznaje działania deformacji. Więc jeżeli małpa będzie przechodziła przez siatkę, to zostanie ściśnięta, tak jakby wpadała w jakiś lejek czy w jakąś dziwną, ciasną przestrzeń i ona później po wyjściu z tej przestrzeni już taka pozostanie. Mam tutaj całkiem rozpłaszczoną Susan. Korzystając z tej opcji, można wykorzystać ten modyfikator do tego, aby rzucić taką małpką o ścianę, dajmy na to, i wtedy ta małpa by się o taką ścianę wzięła i rozpłaszczyła, dokładnie tak, jak byłaby z gumy. Aby to zrobić, dodam nową siatkę, zupełnie niezdeformowaną, troszeczkę ją rozciągnę, podzielę na, powiedzmy sobie, 4 elementy. Może ewentualnie jeszcze dodam w osi V, nie, w osi U, 4 albo nawet 5. OK. Małpkę ustawię sobie z jednej strony, tutaj. Dodam oczywiście do niej modyfikator, w którym będzie wybrana moja siatka. Na razie nie ma żadnych deformacji i teraz tę siatkę odpowiednio zdeformuję. To, co bym chciał, to rozciągnięcie na początku bardzo duże tej krawędzi i przybliżenie tej krawędzi do drugiej. Druga również powinna być rozciągnięta. A więc wezmę i jeszcze ją trochę rozciągnę. Natomiast te dwie, które tutaj będą, powinny się do tych przesunąć bardzo, bardzo blisko. Wszystko po to, aby ten mój nieszczęsny małpiszon doznał, że tak powiem, efektu plaśnięcia. Mam nadzieję, że to będzie OK. Teraz sprawdzimy. Przesunę małpkę. Widać, że ona tu się rozciąga, co nie jest pożądane. A więc należy odpowiednio poustawiać wierzchołki w siatce. Więc jeszcze raz. Ten wierzchołek musi być w tym miejscu, gdzieś tak na oko patrząc. A teraz te, które są tu, przesunę odpowiednio bliżej, żeby nie było efektu rozciągnięcia takiego wstępnego, natomiast powinna być deformacja spłaszczająca. O, coś takiego. Plask. To wygląda całkiem nieźle, chociaż bardzo masakrycznie. Plask, małpa spadła i zupełnie się rozchlapnęła. Może trochę za duża jest ta deformacja, może troszeczkę przegiąłem w moim wrodzonym sadyzmie, więc może po prostu zróbmy to troszeczkę łagodniej. Zaznaczę teraz tylko te wierzchołki, które są na krawędziach w siatce i zwyczajnie przeskaluję, po to, aby ta deformacja nie była taka potężna. Jednocześnie można byłoby zaznaczyć też od przodu wszystkie te wierzchołki i je delikatnie ze sobą jeszcze w osi X ścisnąć, po to, aby ta małpka rozpłaszczała się bardziej zdecydowanie. No i już.
I teraz mam efekt takiego chlopnięcia w ścianę. Gdybym dodał jeszcze ścianę, oczywiście to by nie byłoby żadnego problemu. Modyfikator przeniosłem może na trzecią warstwę, aby go tu nie było widać. I teraz pach, pach, rozwaliła się małpa, jest cała rozpłaszczona. Tak by wyglądała, gdyby na przykład się stopiła i leżała sobie na jakimś naczyniu czy czymś takim. Mogę dodatkowo ją jeszcze obrócić, powodując, że pewne części wyjdą wtedy z powierzchni, a niektóre w niej utoną. Dlatego ten modyfikator jest bardzo fajny. No jeżeli oglądaliście pierwszego Terminatora, to można byłoby sobie wyobrazić, że tam pewne fragmenty scen dałoby się za pomocą takiego modyfikatora ładnie ustawić. Sympatyczna rzecz. No może troszeczkę makabryczna również. Taka Susan mogłaby powiedzieć, że nadużywamy jej do eksperymentów brutalnych. Podoba mi się to. Generalnie rzecz biorąc, wygląda całkiem śmiesznie. I nie przejmując się jej losem, wezmę jeszcze za oś X, pociągnę i parę razy ją w tą ścianę popukam. Ok, tak działa modyfikator Lattice. Dziękuję za uwagę. No a Susan, przepraszam.